Cyklop albo Odkrywanie asymetrii. Dedykuję mistrzowi świata Edgarowi Keretowi. Dziś otworzyłem tylko jedno oko. Szybko spostrzegłem, że brakuje mi kawałka świata. Kusiło mnie, żeby popatrzeć teraz jednym i drugim naraz i sprawdzić. Miałem też jednocześnie ochotę zamknąć otwarte i oglądać świat tym, które teraz okrywała powieka. W tym samym momencie zrozumiałem, że dziś mamy dzień cyklopa. Nawet przez chwilę nie próbowałem znaleźć przyczyny tak zaskakującego odkrycia. Los przestał mnie dziwić niespodziewanymi biegami zdarzeń. Choć w zupełnie innej przestrzeni zadziwił mnie, za co byłem mu wdzięczny.